35-40 stopni jest codziennie. Jak widać, opalony jeszcze do przesady chyba. W miejscu pod nami znajduje się tama, taka zapora, co nie? Tutaj, dookoła. Taka jakby, nie wiem to nazwać, promenada, takie molo. Więc myślę, że fajnie byłoby się też przejść dla osób chętnych. Wychodzimy tam pod tym stateczkiem. To jakaś dziwna. To jest chyba pomocnicza. Portugalia, Portugese, Lisboa. Wiele innych słówek, które tam się przydadzą podczas przyjazdu tutaj. Lądujemy. To były wagoniki. Cztery, tak jak miałem numer w dzienniku w szkole. Informacja ważna typu jedzie się 20 minut. A z tego co widzę, zamykają od 8, a jest dosłownie, nie wiem, minuta po czy dwie, więc to już tyle. Dlatego te wagony były puste. Zdążyłem na ostatnią chwilę po prostu. To jest centrum Vasco da Gamy i okolice, różne muzea i tak dalej. Nie mam neta, ale za chwilę kogoś zapytam. Może mi ktoś udostępni neta na chwilę. Dalej na lotnisku można bezpłatnie zważyć bagaż. Przepraszam, płatnie zważyć bagaż. Lotnisko w Lizbonie, przylot jest spoko, jeśli odlatujemy, bądźcie wcześniej, nie tak jak ja na ostatnią chwilę, teraz biegnę, żeby tylko zdążyć, bo nie wiem ile przeszedłem, już 10-15 minut, i dalej nie doszedłem do mojej bramki, także tutaj uczulam, żeby jednak być wcześniej, bo to lotnisko jest duże, my zawijamy. Błąd miałem na bilecie, ale to w sumie ja to zauważyłem, oni tego nie zauważyli. No to po prostu źle mi się datę urodzenia wpisało. Pewnie coś dotknąłem tam się. No i co? Londyn czeka. Leci chyba połowa samolotu, więc... Przyszedłem się do tyłu, cały sąd dla mnie. Ale plecak siedzi zapięty. Pewna linia, nie chcę mówić jaka linia, ale chyba wiedzieliście. A woli zainwestować torebki na, no wiadomo na co, niż sprzątać potem po ludziach, nie? Is it a little bit joke? But not the least. Oh,
ale duże szczęście trzeba mieć, że jeśli do wyboru jest kanapka z serem albo kanapka z salami, to ja wziąłem z salami, a przy czym na połowie miałem ser, że także nie było szczęście. Welcome to London. Thank you.